dłuższego czasu o tlenku węgla głośno jest w środkach masowego przekazu, w portalach społecznościowych i witrynach internetowych. Pomimo, że dużo się o tym mówi, to zwykły, potoczny Kowalski rzadko się tym interesuje. Twierdzą, że ten problem go prawdopodobnie nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Nie myślcie tylko o sobie, lecz także o swoich rodzinach i najbliższych. Zwykła czujka tlenku węgla za parę złotych może naprawdę ocalić Wam życie. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Się za guzik, tylko zaproś go do domu w celu wyczyszczenia przewodów kominowych i sprawdzenia sprawności kominów. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Pamiętajmy o tym, że przewody kominowe należy czyścić 4 razy w roku przewody dymne, 2 razy w roku przewody gazowe i raz w roku przewody wentylacyjne oraz raz w roku przeprowadzić przegląd instalacji i sprawności przewodów kominowych. Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść na przykład, gdy zbyt szczelnie zamkniemy okna i brak jest właściwej wentylacji. Zamknięte klatki wentylacyjne. Powoduje to powstanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do palenisk pieca gazowego, kuchanki gazowej, kuchni węglowej lub pieca oraz swobodny odpływ spalin. Należy pamiętać, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby. Dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z okresami i za to odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta. Kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych. Stosować urządzenia posiadające tylko stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzania do obrotu. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. przez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki. Objawami zatrucia tlenkiem węgla są często bóle głowy, zawroty głowy,
ogólne zmęczenie i duszność, trudności z oddychaniem, przyspieszony oddech, nieregularny oddech, senność i nudność. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny, nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny, traci przytomność i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą, umiera.